Kilka kilometrów od zachodniej granicy Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się zurbanizowana wieś Gorzyce Wielkie. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z początków XV wieku. Była ona rodową siedzibą Górzyckich, herbu Doliwa. Pod koniec XVIII wieku stała się częścią majątku Radziwiłłów. W centralnej części wsi w okresie II Rzeczypospolitej wzniesiono modernistyczny kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Teren dzisiejszej parafii został wydzielony po podziale obszaru podlegającego kościołowi świętego Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim. Decyzję tę podjął prymas polski kardynał August Chlont jako arcybiskup poznański. Pierwszym proboszczem parafii był ksiądz Teodor Korcz, więzień obozu w Dachau. Jego imieniem nazwana jest jedna z ulic w Gorzycach. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1937 roku. Projektantem świątyni był poznański architekt Franciszek Morawski. Przed wybuchem wojny w 1939 roku budowla o nieregularnej bryle z charakterystyczną strzelistą wieżą została pokryta ceramiczną dachówką. Przerwane prace kontynuowano w drugiej połowie lat 40. Kościół konsekrował 26 czerwca 1949 roku arcybiskup Walenty Dymek. Wnętrze świątyni nawiązuje w wystroju do dekoracyjnego stylu Art Deco. Podkreślają to interesujące freski. Nad wejściem do prezbiterium zobaczymy scenę Ostatniej Wieczerzy, a na ścianach malowidła z życia Jezusa i dekoracje roślinne. Co ciekawe, chyba przez teologiczne niedopatrzenie artysty, nawet Judasz, zasiadający przy stole wśród apostołów, posiada aureolę świętości. W ołtarzu głównym widzimy obraz przedstawiający postać Chrystusa z Najświętszym Sercem. Wizerunek ten jest otoczony scenami tajemnic różańcowych w nietypowym i niepełnym układzie. W ołtarzu głównym zobaczymy też rzeźby świętych Jacka i Dominika. Od 1950 roku wzbogacano wystrój kościoła. Postawiono ambonę, a dwa lata później świątynia otrzymała nowe ławki według projektu artysty Czesława Piotrowskiego. Również w 1952 do kościoła sprowadzono XVIII-wieczny barokowy ołtarz z obrazem świętego Józefa i figurami świętych Sebastiana i Floriana. Nad nim, w szczycie, znajduje się płótno z wizerunkiem świętej Barbary i towarzyszące jej rzeźby świętych Piotra i Pawła. Ołtarz ten przeniesiono z kościoła jezuickiego w Kaliszu i umiejscowiono w nawie bocznej. W świątyni znajdują się również wolno stojące rzeźby ludowe, pochodzące z XIX wieku, prawdopodobnie autorstwa Pawła Brylińskiego. Przedstawiają Chrystusa Frasobliwego, świętego Józefa z Dzieciątkiem i Salvatore Mundi, czyli Zbawiciela Świata. W 1953 roku wystrój kościoła wzbogacił się o wykonaną z drzewa lipowego drogę krzyżową, a dwa lata później na wieży zawieszono dzwon. W tym też roku na chórze muzycznym, zajmującym połowę ściany wschodniej obok wieży, zamontowano 10-głosowe organy przywiezione z Sękowic koło Gubina. Pierwotny instrument został wybudowany w 1910 roku przez Gustawa Hańcego. W świątyni warto też zwrócić uwagę na ręcznie malowane okna witrażowe. W ołtarzu głównym przedstawiające wizję świętej Małgorzaty Marii, a obok prospektu organowego scenę ukrzyżowania. Na zewnętrznej ścianie budowli można podziwiać ludowy w charakterze drewniany rzeźbiony krzyż, który według tradycji powstał na początku XIX wieku i pierwotnie umiejscowiony był w centrum wsi. W 1949 roku, zapewne by nie uległ dewastacji w czasach reżimu komunistycznego, został umieszczony na murze kościoła jako pamiątka misji świętych. Dla miłośników współczesnej i modernistycznej architektury sakralnej wizyta w podostrowskich Gorzycach Wielkich to wyprawa obowiązkowa, na którą zapraszają mieszkańcy wsi dumni ze swego dziedzictwa kulturowego.